Moi drodzy, już 14 lipca 2024 roku w małej miejscowości na Podkarpaciu, w Domostawie, zostanie odsłonięty pomnik, którego nie chciał nikt. Pomnik, który ma wykrzyczeć prawdę o rzezi wołyńskiej. Autorem pomnika jest nieżyjący już Andrzej Pityński, wykonawca m.in. pomnika Patrioty w Stalowej Woli, a fundatorem jest Stowarzyszenie Weteranów Polskich w Ameryce. Pierwotnie miał stać w Rzeszowie, Kielcach czy Jeleniej Górze. Skoro już jesteśmy przy wyglądzie pomnika, monument ma 14 metrów wysokości i waży 14 ton. Jego forma to potężny orzeł symbolizujący Polskę z wyciętym krzyżem w centrum, w którym znajduje się trójząb, godło Ukrainy, na które nabite jest dziecko. U podstawy pomnika znajduje się dramatyczna scena rodziny stojącej w płomieniach, co nawiązuje do brutalnych mordów dokonywanych przez ukraińską powstańczą armię na Polakach. Na skrzydłach orła umieszczone są nazwy miejscowości, w których doszło do tych tragicznych wydarzeń. Zanim stanął pomnik na cokole w Domostawie, został zablokowany w gliwickich zakładach, gdzie nie chcieli go wydać. Potem próbowano go ocenzurować, a potem szukano miejsca, w którym miałby stać. Wokół pomnika zaplanowane w przyszłości jest też mauzoleum. Prezydencie Duda, może zamiast składać kwiaty w polu, tym razem przyjedzie pan tutaj, do Domostawy, aby ze wszystkimi uczcić pamięć zamordowanych. Polaku, jadący na wakacje, jesteśmy przy drodze S-19. Może jedziesz z północy na południe, w Bieszczady, może gdzieś niżej. Może albo Polaku jadący z południa na północ, jedziesz na morze, na Mazury. Zatrzymaj się, zaplanuj sobie swój postój na postoju MOP Bukowa 2, żeby przyjść tutaj i w zadumie popatrzeć na ten pomnik, zapalić świeczkę i złożyć modlitwę. Młody Ukraińcu, na pewno nie wiesz, jaką krzywdę wyrządził twój naród na naszym narodzie, bo pewnie twoja historia jest zakłamana. Przyjedź tutaj, pomódl się, spuść głowę i może kiedyś przeprosicie.